Dzień dobry Państwu. Ja jeszcze nie poddam się wieczorowi, bo przecież jest jasno. Może chciałem coś wesołego powiedzieć na początek, ale wesołe jak w USI się z niczym wesołym nie kojarzy, ponieważ ci Państwo robili same przykre rzeczy, a nawet bandyckie i zdradzieckie, więc trudno wykrzesać z siebie poczucie humoru. A mówię o WSI w kontekście tego, co się ukazało dzisiaj, czyli w kontekście, przepraszam, założę sobie ten. Będzie gorzej słychać? Nie. Generalnie słabo słychać? Proszę, głos narodu nie dociera do narodu. Wszystkiemu winna władza, jednym słowem. Tak, więc wrzucono dzisiaj na rynek jakąś porcję materiałów, które mają się odnosić do aneksu do raportu o likwidacji WSI. Raportu, który ukazał się w lutym 2007 roku. Aneks był gotowy w listopadzie 2007 roku, ale nigdy się nie ukazał. I teraz jest jakiś tam 47-stronicowy fragment, roboczy podobno. Ja od razu powiem, że nie mam pretensji do dziennikarzy, że ujawniają takie rzeczy, bo powinni ujawniać jak mają. Nie widzę w tym żadnego problemu. Natomiast to nie zwalnia nas od pytania, po co i kto. Moim zdaniem, komu to służy? No, po co jest dość proste. Sądzę, że w raporcie jest jednak pewnego typu bomba zagrażająca panu prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu. I tę bombę trzeba jakoś rozbroić, dając materiały robocze i tak delikatnie przechodząc do tego, co tam może być w raporcie. Ale jeszcze ciekawsze jest nie to, co tam jest, tylko do czego by nas to popchnęło, gdybyśmy znali ten aneks do raportu. To znaczy, co dałoby to dziennikarzom, fachowcom od służb tajnych i jakim śladem byśmy poszli, gdyby przeczytać to, co tam jest. Bo te ślady są naprawdę interesujące. Mnie w tym wszystkim, zaraz oddam głos kolegom, interesuje to, że WSI to jest organizacja w zasadzie przestępcza, która nigdy nie była porządnie zweryfikowana do 2006 roku i pełno tam było ruskich agentów. Jest dość oczywiste, to są fakty, z którymi trudno dyskutować, jeśli w 1991 roku było tam około 300 osób wyszkolonych w Rosji, Czechach, Bułgarii, Rumunii, ale głównie w Rosji, w Sowietach. Więc to jest dość oczywiste. I że to była organizacja szkodliwa i wiążąca się z przestępcami, to też jest dość oczywiste. Ten materiał dzisiejszy wskazuje na związki z przestępczością zorganizowaną, w tym rosyjską. Pada nazwisko Andrzeja Białego, który jest no, takim łącznikiem między mafią, światem służb, światem polityki. Dość jasne jest też to, że pod koniec lat 80. wojskowe służby, wówczas jest jako WSW, próbowały kontrolować biznes w Polsce i to one też stoją za FOZ-em, czyli miały pieniądze na zakładanie interesów. W raporcie, który się ukazał w lutym 2007 roku, jest dość jasno napisane, jakie firmy korzystały z tych pieniędzy, między innymi fundusz założycielski spółki ITI, bo jeden z panów, który tę spółkę założył, zwrócił się o pieniądze do pana Grzegorza Rzemka, więc, ale to są rzeczy znane. Natomiast mnie w tym wszystkim interesuje, na ile te służby mają wpływ na to, co się dzieje w Polsce po 2007 roku. Bo że wcześniej miały, to też jest dość oczywiste. A tu szczególnie mnie interesuje ten wątek, dlaczego Bronisław Komorowski został kandydatem na prezydenta. A nie został nim na przykład Donald Tusk, który miał wyraźną ochotę zostać tym kandydatem. Myślę, że odpowiedź na to, ja jeszcze zabiorę głos, oddam najpierw kolegom, powiem tylko, że odpowiedź na to
pytanie jest o tyle istotna, że moim zdaniem Donald Tusk został zmuszony do tego, żeby nie kandydować na prezydenta, a żeby tym kandydatem był Bronisław Komorowski, a żeby kogoś zmusić, kogoś mającego tak dużą władzę w partii i w państwie już wówczas, żeby nie kandydował, a przeforsować konkretnego kandydata, trzeba mieć jednak atuty, realne możliwości albo zapobieżenia innej kandydaturze, albo wypromowania tej kandydatury, którą chce się wypromować. Późniejsze znane też i państwu, i obserwatorom polskiej polityki fakty takie jak to, że no, kilku generałów związanych z wojskowymi służbami, wielu oficerów było swego rodzaju zapleczem logistyczno-wywiadowczym Bronisława Komorowskiego, to też nie jest niespodzianka. Dość znane są też perypetie Bronisława Komorowskiego, które opisał Wojtek Sumliński, to znaczy jego związki z dwoma panami, panem Lichockim, pułkownikiem, panem pułkownikiem Tobiaszem, Tobiasz już nie żyje, którzy oferowali panu prezydentowi aneks albo mówili, że wiedzą, kto może go mieć. Pan prezydent wyraził zainteresowanie, że chciałby poznać jego treść, bo ona go dotyczyła. Więc ja pozwolę sobie jeszcze wypowiedzieć po tym, jak koledzy zabiorą głos, co sądzę o tym, jak WSI wpłynęła na polską politykę po roku 2007, a szczególnie po katastrofie smoleńskiej. Drodzy Państwo, ja może kilka punktów bym, swoją wypowiedź kilka punktów bym ubrał. Pierwsza sprawa to jest pewna geneza, może znana, ale wydaje mi się, że warto to przypominać, geneza WSI. Trudno się dziwić, że są to służby nasycone przez Sowietów, no bo po prostu to była, jak wszyscy dobrze wiemy, instytucja sowiecka. Stworzona przez Sowietów zaraz po tak zwanym wyzwoleniu w 1944 roku. Przez nich zarządzana. Tam na samym początku było szalenie mało ogóle elementu polskiego, jeśli możemy tak powiedzieć. Czyli służba stworzona na wzór i podobieństwo sowieckie. I to przetrwało. To przetrwało w kolejnych emanacjach, czyli pod postacią WSW, a potem ostatecznie wojskowych służb informacyjnych. Dlatego te służby były tak szalenie niebezpieczne dla bytu państwa polskiego. Nie powiem do końca niepodległego, bo jednak twierdzę, że nasze państwo nie jest do końca niepodległe, ale na pewno zagrażał bezpieczeństwu III Rzeczpospolitej. Sądzę, że te wpływy, mimo rozwiązania, jakże koniecznego rozwiązania WSI, tylko należy się smucić, że nastąpiło to tak późno, że te służby od 1989 roku tak długo jeszcze oficjalnie działały. I tu wielki hołd dla Antoniego Macierewicza, że on w końcu te służby zlikwidował, ale rzecz jasna wpływy pozostały. Możemy się zastanawiać, jakie to ma przełożenie na dzisiejszą sytuację polityczną i zadać na przykład pytanie, czy gdyby WSI oficjalnie działały, polityka państwa polskiego byłaby inna wobec Rosji, wobec tego, co się dzieje na Ukrainie. Mogłaby być inna, mogłaby być jeszcze gorsza, jak sądzę. Tam moglibyśmy jeszcze mniej suwerenne decyzje podejmować, ale przez to, że WSI zostało, że te wpływy zostały, no to rzecz jasna, no ci ludzie się nie rozpłynęli, oni cały czas są obecni w naszej przestrzeni publicznej. No sądzę, że ich wpływy, szczególnie w ośrodku prezydenckim, są jednak dosyć mocne i to na pewno nie napawa
optymizmem. Jeśli zastanowimy się nad dzisiejszą publikacją, no to też możemy kilka pytań postawić. Komu to ma służyć? To już Staszek te pytania tutaj publicznie postawił. Dlaczego w tym momencie to zostało opublikowane? Może rzeczywiście jest to próba rozbrojenia pewnej bomby, prawda? Te dokumenty mogły być uruchomione podczas kampanii prezydenckiej na przykład, prawda, która będzie za jakiś czas i wtedy mogłyby rzeczywiście zaszkodzić jednemu z kandydatów, czyli Bronisławowi Komorowskiemu. Wiemy, że Komorowski będzie kandydował, przynajmniej takie są sygnały. I wydaje się, że jest to proces niczym niezakłócony, że on ma duże szanse też na drugą kadencję. Więc może jest tak, że publikacja dzisiaj tych dokumentów ma ułatwić grę polityczną o najwyższy urząd w państwie. Wcześniejsza publikacja tych materiałów może rozmyć sprawę do wyborów prezydenckich, kiedy już to będzie dawno po czasie, kiedy temat zostanie już właściwie unieszkodliwiony. Bardzo ciekawa jest reakcja Pałacu Prezydenckiego dzisiejsza. No, jakieś dokumenty zostały opublikowane. Ja przyznaję, że wszystkiego nie przeczytałem. Znaczy nie jestem fanem w ogóle tygodnika Wprost, więc podszedłem z pewną taką dozą nieufności do tych materiałów. Przeczytałem początek, że prawda, pewne uzasadnienie, dlaczego to się pojawiło, że ktoś wszedł w posiadanie tych materiałów rzekomo ujawnionych już w 2007 roku. Też możemy spytać, czemu dopiero po tylu latach te materiały w formie opisowej zresztą, bo to nie jest publikacja dokumentów, tylko to jest omówienie tychże dokumentów. Dlaczego teraz właśnie to dopiero wpływa? Na to pytanie nie znalazłem odpowiedzi w publikacji tygodnika Wprost, ale jak zareagowała Kancelaria Prezydenta? No, stwierdziła, że jest to oczywiście skandal. No, ciesząc się, że prokurator zajmie się tym, kto opublikował te materiały, to przypomina trochę tłumaczenie rządu w sprawie afery taśmowej, prawda, że to były nielegalne nagrania i trzeba ścigać tych, którzy nagrywali i ujawniali. Prawda. To jest pewna podobna konstrukcja w tej chwili. Prawda. Czyli kancelaria mówi, że podważa sam sposób publikacji tych materiałów, dezawuując oczywiście całą zawartość. Ale jeden ciekawy tu jest bardzo moment. Zasłaniają się postawą prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, mówiąc tak, że przecież problemu nie ma. Dlaczego mówimy o jakimś ujawnianiu teraz tego aneksu, tych materiałów, skoro nawet Lech Kaczyński nie zgadzał się na publikację. No? Tylko wydaje mi się, że tu problem jest poważniejszy, bo nie sądzę, żeby Lech Kaczyński nie chciał opublikować tych materiałów. On był po prostu spętany prawem. Niewiele kto pamięta dziś, że Trybunał Konstytucyjny swego czasu, właśnie za prezydentury Lecha Kaczyńskiego, stwierdził, że publikacja jest niemożliwa. I to, jak sądzę, spowodowało, że Kaczyński tego nie opublikował. Nie dlatego, że tam są jakieś rzeczy wymyślone, prawda, że to są jakieś brudy, rzeczy niepotrzebne, tylko z tej prostej właściwie przyczyny prawnej. Potem Trybunał zweryfikował trochę swoje stanowisko, twierdząc, że publikacja jest możliwa pod warunkiem, że zostaną zaanonimizowane, prawda, czyli zasłonięte imiona i nazwiska osób występujących w tym raporcie. Tylko jak sądzę, Lech Kaczyński nie zdążył po prostu tego aneksu już opublikować. Stąd no, dzisiejsze twierdzenia Kancelarii Bronisława Komorowskiego wyglądają dosyć kuriozalnie. Da? I pewnie taka będzie linia aż do końca. Ja tylko zwrócę uwagę, drodzy Państwo, na kończąc moją wypowiedź, jak szkodliwe, wracając do tego, jak szkodliwe są to służby,
ci ludzie, którzy nimi zarządzali, to byli po prostu przestępcy. To byli do tego jeszcze zwyrodniali przestępcy, którzy zostali właśnie tutaj sprowadzeni do Polski po to, żeby nie przebierać w środkach, żeby mordować, tak jak dzisiaj, prawda, mordują na Ukrainie, tak mordowali Polaków po 1944 roku. No, zwrócę jeszcze uwagę na jeden element, który jest mi szczególnie bliski, czyli na sprawę potraktowania ich przez III Rzeczpospolitą. Jak wiadomo, żadni funkcjonariusze, czy to informacji wojskowej, czy WSW, czy WSI, nie stanęli nigdy przed sądem. Prawda? Nawet ci najbardziej krwawi stalinowcy, a niektórzy umarli nie tak dawno. Podam tylko przykład. Pułkownik Władysław Kochan, zastępca szefa Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego, dożył chyba 90 kilku lat z emeryturą kilku tysięcy złotych. Jeszcze był jeden ciekawy przypadek, też opisuję w swoich książkach tego pana. Mikołaj Kulik był taki pan, śledczy informacji wojskowej, wyjątkowa menda. To jest człowiek, który udało się, wobec niego udało się proces karny wszcząć, tylko dlatego, że opluł bezczelnie profesora Jerzego Poksińskiego, nieżyjącego już, świetnego znawcę tematyki wojskowej, twierdząc, że Poksiński konfabuluje w swoich książkach. Wtedy się ujawnił tenże Kulik. Powiedział: jestem, żyję. Prawda? I dzięki temu tylko można było go postawić przed sądem. Rozprawy wyglądały w ten sposób, że on po prostu rzucał się z rękoma na dziennikarzy, którzy chcieli mu zadać pytanie w przerwie rozpraw sądowych. Tacy to byli ludzie, to byli, ja ich nazywam bestiami, prawda? To byli oprawcy, którzy nie doczekali żadnej sprawiedliwości, ale możemy prześledzić właśnie przez cały okres PRL-u, prawda? Poszczególne etapy. Żaden z tych etapów, jak mówię, nie został niestety rozliczony. Cieszę się tylko, że tej służby już w Polsce nie mamy, bo naprawdę nasza polityka mogłaby jeszcze bardziej być podporządkowana tej właśnie sowieckiej wojskówce. Pseudosensacyjnych materiałów we wprost nie czytałem, bo nie czytuję tej gazety i wiem, że tam są jakieś zakulisowe rozgrywki, nie chcę być tam manipulowany. Natomiast zawsze dla mnie była dziwna atencja naszego pana prezydenta do WSI i zawsze uważałem, że to powinno go dyskwalifikować we wszystkich funkcjach, jakie piastował. Natomiast okazuje się, że ta atencja do WSI raczej mu chyba pomagała te wszystkie funkcje piastować. Zresztą to, co poruszył Staszek, też często poruszałem. Skąd było wiadomo w marcu, że trzeba postawić na marszałka Komorowskiego jako na prezydenta, kiedy premier Tusk miał bardzo dobre notowania i na pewno pałał chęcią odwetu za 2005 rok, kiedy już był billboardowym prezydentem na Lechu Kaczyńskim. Więc dla mnie to też była zawsze podstawowa zagadka, tym bardziej, że 10 kwietnia 2010 roku to chyba pierwsze kroki, jakie skierował pan jeszcze wtedy marszałek Komorowski, to były właśnie związane z tym raportem WSI. No więc tutaj myślę, że na pewno są różne zagadki, które być może kiedyś historia rozwiąże, a być może nie. Dla mnie no, WSI o tyle jest instytucją niesympatyczną, ponieważ tam jest jeden pan, który się nazywa Makowski. No. I to się niestety no, czasem kończy tak dla mnie nie za bardzo, bo było tak w IPN-ie, były takie targi książki. No, na tych targach książki wystawiałem, na tych targach wystawiałem i była tam taka moja wizytówka Makowski. No i nie każdy zwracał uwagę na imię i było dosyć spore oburzenie, bo wtedy ten pan też wydał jakąś książkę i tam było, trochę się spóźniłem na te targi. Słucham? Możliwe, no ale tam zanim się ktoś doczytał do wydawnictwa, to już było oburzenie, że tutaj przyjdzie agent WSI na targi w IPN-ie. No. Więc jak przyszedłem, oburzenie było trochę mniejsze. No. Natomiast no, gorzej ma mój syn, bo ma na imię Aleksander. No. Więc ja teraz dopowiem to, czego nie dopowiedziałem, inspirując się trochę wypowiedzią Tadeusza. Dlaczego teraz? Otóż pamiętajmy, że wszystkie materiały do 90 roku, jak rozmawiałem do świętej pamięci Krzysztofem Kozłowskim, ministrem spraw wewnętrznych, to jak wszedł do ministerstwa, to mówił, że ci Ruscy mają przepustki wyższego poziomu niż on.
dostał. I że chodzą tam sobie i mają własne kable, które biegną do ambasady i że on powiedział, dlaczego ich nikt nie przeciął, no bo nikt nie myślał, że to można zrobić po prostu. W związku z tym, oprócz tego, że te materiały były przekazywane na bieżąco, to do Moskwy, bo oni się dzielili w ramach pewnej wspólnoty służb, takie są zwyczaje także w demokratycznych krajach, to oni mieli na bieżąco te wszystkie materiały, szczególnie te hakowe, i oni mają je do dziś. I teraz, ponieważ mieli tych agentów tam strasznie dużo, można być pewnym, że do likwidacji służb w 2006 roku te materiały również spływały bezpośrednio do GRU, do Moskwy, i oni wciąż je mają. Ponieważ tu też jest mowa o handlu bronią i o różnych lewych interesach, w których pojawiają się gangsterzy rosyjscy, tam Sącewa na przykład, ale przecież wiadomo, że to nie są gangsterzy, to są ludzie służb, bo to jest to samo w gruncie rzeczy. To znaczy każdy odgrywa swoją rolę, ci ludzie, ci tak zwani gangsterzy byli po prostu częścią służb używaną do innych funkcji. Oczywiście. I teraz jest pytanie, dlaczego teraz? No bo Rosjanie wprawdzie nie palą swoich agentów nigdy i nie ujawniają takich informacji czułych, ale mogą próbować oddziaływać z zewnątrz, posługując się materiałami krajowymi. Tak jak można sobie wyobrazić, że mogą się posługiwać na przykład tymi podsłuchami z knajp, tych słynnych dwóch, a może i więcej, tak mogą się też posługiwać odwołaniami do aneksu do raportu. I wrzutki różne robić. Dlaczego to robią? Bo chcą mieć wpływ przed... Jest rok i trochę do wyborów prezydenckich. To jest w sam raz, żeby odpowiednio wpłynąć na atmosferę wyborczą i powiedzieć komu trzeba, jak się ma zachowywać. Tym bardziej w sytuacji tego dramatu, który się dzieje na Ukrainie, rosyjskiej agresji i tak dalej. Więc to jest niezwykle niebezpieczny element tej zaszłości, która jest związana z wojskowymi służbami, bo on pokazuje, że nie tylko ci ludzie wewnątrz mają możliwość modelowania polskiej polityki, czyli wpływania na zachowania najważniejszych osób w państwie, w tym, bo mówimy na poziomie premiera, prezydenta, ale także Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych przede wszystkim, bo różni ludzie w obu tych resortach pracujący, no mieli te związki, być może mają nadal, tego nie wiem, z wojskowymi służbami. Zresztą małą zagadkę Państwu zadam. Proszę sprawdzić, kto był nieobecny na głosowaniu w sprawie rozwiązania WSI. To, że Bronisław Komorowski był przeciw jako jedyny, to wszyscy wiedzą. Kto był nieobecny z ówczesnych posłów Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej? Szczególnie Państwo jesteście domyślni, inteligentni, więc polecam 4 nazwiska z Platformy i 2 z Prawa i Sprawiedliwości. Kto był nieobecny podczas tego głosowania? To wiele mówi. Nie, ale to wiele mówi. Proszę zajrzeć, to jest łatwo sprawdzić. Nie, no dlaczego? Dam Państwu szansę. Wracając do głównego, więc dlaczego teraz? Myślę, że to wynika z kalendarza wyborczego. Domaga się Pan? Z Platformy Obywatelskiej nieobecni na głosowaniu byli Hanna Gronkiewicz-Waltz, Janusz Palikot, niech sobie przypomnę dalej, Mirosław Drzewiecki, czwartym, tym, o którego mi chodziło chyba, Konstanty Miodowicz. Natomiast z Prawa i Sprawiedliwości 2 osoby wskażę, Paweł Zaleski i Paweł Poncyliusz. No to ma Pan zaspokojoną ciekawość. Wracając teraz do tego, czy oni mogą wpływać wciąż na bieżąco. Otóż mogą także na kampanię prezydencką, ponieważ jeśli byli skuteczni hakowo, a sądzę, że byli w 2010 roku
przy przyspieszonych wyborach prezydenckich, to mogą nadal i posiadają, tak jak po tych taśmach Sowa i Przyjaciele czy Amber Room mówi się o studiu nagrań swego rodzaju, tak samo istnieje studio nagrań BOR i istnieje studio nagrań WSI. Powiem tylko, WSI miało przy Wojskowej Akademii Technicznej rodzaj takiego, ja wiem, dworku, czegoś takiego, gdzieś odbywały imprezy. Oni tam zapraszali różnych ludzi, którzy wchodzili dopiero do resortów, ci cywile, którzy wywodzili się z dawnej opozycji. No i tam, jakby to oględnie powiedzieć, Sodoma i Gomora się działa, ponieważ przyprowadzano odpowiednie osoby do towarzystwa, alkohol się lał i studio nagrań WSI to wszystko rejestrowało. Te materiały są w posiadaniu różnych ludzi do dziś, a gośćmi tam byli czynni obecnie bardzo ważni politycy. Nazwisk nie wymienię, bo nie chcę po sądach chodzić, ale ilekroć o tym napisałem, nigdy mnie nikt nie pozwał, ponieważ ktoś mi przyniósł kiedyś fragment 10-minutowy tego nagrania, ale pozwolił mi tylko obejrzeć, więc gdyby to się kiedyś pojawiło na rynku, to jest dopiero... No to może opowiedz, co tam było, no, jak widziałeś. No. Słabości ludzkie, tak to nazwijmy. Więc to studio nagrań może być dzielone oczywiście z towarzyszami radzieckimi, w tej chwili rosyjskimi, więc... Ale Staszek, przepraszam, że ci przerwę. No w tym gronie to chyba dla nas wszystkich jest jasne, że nasze najwyższe władze są figurantami. No. Że widać wyraźnie, że są to osoby sterowane. Przecież nawet jak kiedyś była taka sytuacja, że coś tam TVN zaczął źle mówić o premierze Tusku i premier Tusk wypowiedział słynne zdanie, chyba ktoś przełożył wajchę. No to jak to jest możliwe, że w państwie ktoś przekłada wajchę i pan premier na to po prostu potulnie mówi, no ktoś przełożył wajchę, będzie trzeba coś z tym zrobić, prawda? Znaczy nie, nawet nie zrobić, ale po prostu jest to dla niego oczywiste. No. Więc to chyba to sugeruje idealnie, że ci panowie tutaj no, są na jakichś stanowiskach, ale są na tych stanowiskach nie z wyboru rusko-serwerowego, tylko są z wyboru prawdopodobnie WSI albo być może jakichś innych służb zagranicznych także. I to są przeważnie postacie o takich niedopowiedzianych życiorysach, bo coś się o nich wie, ale tak do końca, gdyby te życiorysy pewnie prześwietlić, to by się okazało dużo różnych ciekawych rzeczy i nie wydaje mi się, żeby akurat ci panowie przypadkowo zajmowali te stanowiska, ponieważ jak teraz patrzymy na całą politykę międzynarodową, na to, do czego dąży Rosja, to widać wyraźnie, że Rosja tu musiała mieć swoich ludzi. Ludzi, którzy będą tak działać, jak będzie jej na rękę. Zresztą nawet te ostatnie taśmy te taśmy prawdy tak zwane przedstawiane przez Tygodnik Wprost, to też była taka sytuacja, że było to przedstawiane tuż przed Bożym Ciałem i tuż przed wakacjami. Czyli to na tej zasadzie, że jeżeli się dogadamy, to da się sprawie jakoś tam uciąć łeb, jak to się mówi, a jeśli się nie dogadamy, to można tym cały czas grać. Widać, na coś się dogadali. Nie wiem, czy to są Azoty, czy to był Ciech, czy to, że ten pan Tamborski został szefem giełdy papierów wartościowych, na coś się dogadali i ta sprawa tych taśm została tak naprawdę ucięta, bo miały być różne jeszcze bardzo ciekawe rozmowy, które gdzieś tam zostały oddane do prokuratury, potem pan premier się odgrażał, że na pewno się dowie, co tam w nich jest, no ale jak się może dowiedzieć, jak prokuratura niezależna, prawda, więc się nie może dowiedzieć. No i to wszystko jest taka jakaś gra, dlatego ja nawet sobie dzisiaj no, nie zadałem trudu, żeby czytać te jakieś tam nowości na temat tego raportu WSI, na temat tego całego WSI. No bo tak jak mówię, no w naszym gronie to chyba wszystko jest dokładnie jasne, co się tutaj w Polsce dzieje. Dzieje się to, że rządzą nami ludzie, którzy są według mnie niekoniecznie demokratycznie wybrani. No. Znaczy, bo aż tak źle nie jest, Ryszardzie. No to są tacy i tacy. Ale którzy są tacy, a którzy są zwykle tacy? Zwykle dają się, ja powiem oględnie, to znaczy kiedy Donald Tusk zwalniał Krzysztofa Bondaryka z szefostwa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to główny zarzut był taki, że on się nie przeciwstawił sile haków wojskówki. Że nie był w stanie się przeciwstawić, w związku z tym, że mógł być lojalny wobec Schetyny, więc mu nie zależało na tym, żeby się przeciwstawić. Czyli jakby nie jest tak, że wszyscy są po tych samych pieniądzach i wszyscy są
jakby po tej wojskowej stronie. Nie, nie, ja nie mówię, że tylko WSI rządzi. Tu na pewno są jakieś bardzo różne wpływy. Pewnie są jakieś tam niemieckie, pewnie są rosyjskie, pewnie są jakieś z Tel Awiwu. No, na pewno tych wpływów i tych koteli jest wiele i one ze sobą się ścierają. Dlatego wypływają różne właśnie materiały mające tam jednych no, jakoś tam zblamować, a innych wynieść do góry. Więc to na pewno tak jest. Natomiast nie chce mi się wierzyć, że to wszystko tutaj, te nasze władze rzeczywiście, że jesteśmy takim niezależnym państwem, gdzie rządzą w naszym imieniu światłe persony. Zanim oddam za chwilę Tadeuszowi dwa zdania spuentowania. Po pierwsze, państwo sami, jak można rządzić, wiedząc, że są takie nagrania? Moim zdaniem nie można suwerennie rządzić i trzeba się podać do dymisji po prostu. Wówczas, a zapewniam państwa, że zainteresowani wiedzą, że na nich są te nagrania. Naprawdę wiedzą. I to od kilku lat. I druga rzecz, zaplecze biznesowe. WSI specjalizowały się w interesach, zakładały spółki polonijne. Większość spółek polonijnych to były interesy WSI za ich pieniądze, potem szły tam fundusze i tak dalej. Więc oprócz tego, że oni mają wiedzę haki, to mają jeszcze pieniądze. Dlatego jak mówimy, że można wypromować kogoś albo przeprowadzić kampanię bez pieniędzy partyjnych, to można, ponieważ zaplecze, którego częścią są służby, ma wystarczające pieniądze, żeby wykreować polityka także w kampanii prezydenckiej. Tadeusz. Jeśli chodzi o ciekawe nazwiska, o których mówił Ryszard Makowski, to ja teraz sobie przypomniałem jeszcze jedną postać bardzo mroczną, która też ma no, swojego resortowego syna w dzisiejszych czasach. To jest pan pułkownik Marian Cimoszewicz, który właśnie służył w informacji wojskowej i też był związany z VAT-em. Dzisiaj się mówi o VAT-ie w kontekście Bronisława Komorowskiego. Natomiast ten człowiek, Marian Cimoszewicz, tam po prostu pracował. I ja pamiętam taką historię chyba z połowy lat 90., kiedy jeden z działaczy opozycji chciał się dobrać do skóry Marianowi Cimoszewiczowi, który był jego bezpośrednim oprawcą zresztą. Chciał opisać jego zbrodnicze czyny wobec własnej osoby, ale też szerzej. I został po prostu zniszczony przez kogo? Przez syna Mariana Cimoszewicza, czyli Włodzimierza Cimoszewicza. Więc rzeczywiście do dzisiaj jest tak, że o tych sprawach no, zbyt wiele mówić nie możemy, bo jest to niebezpieczne. A poza tym nagle się okazało w pewnym momencie poszukiwań tego pana, że materiał źródłowy jest bardzo słaby, że właściwie informacji zbyt wielu nie ma. Zwrócę uwagę jeszcze na jedną osobę, która zapewne, nie mam na to dowodów, ale jak sądzę, jest związana z tym właśnie towarzystwem, z tym środowiskiem, to jest niejaki Peter Fogel. Nie wiem, czy państwo pamiętają taką postać. Bardzo ciekawe, prawda, człowiek, który był oskarżany o morderstwo, Piotr Filipczyński. Piotr Filipczyński się nazywał, prawda? On został nawet skazany i to bodaj na 25 lat więzienia, jeśli dobrze pamiętam. I ciekawe jest to, co się później z tym człowiekiem stało. Może państwo pamiętają, Peter Fogel został ułaskawiony przez kogo? Przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. I do dzisiaj zdaje się, że w Szwajcarii spokojnie sobie żyje, a zakładam, że to są właśnie tego typu wpływy, więc to środowisko ma się świetnie, po prostu im nic nie można zrobić, właśnie próby opisania tego historycznego spotykają wielkie przeszkody, a żyjącym ludziom też nie można nic zrobić. I jeszcze jeden punkt, na który chciałem zwrócić uwagę, a mianowicie pewna różnica, którą często podkreślam, jeśli chodzi o mały pałac i duży pałac. Teraz, jeśli mówimy o WSI i o tych taśmach, które no nie taśmach, tylko tych materiałach opublikowanych przez Wprost, no znowu nam powrócił duży pałac. Ja śmiem twierdzić, że to jest, i zawsze uczulam też państwa na to, że to jest najważniejszy ośrodek polityczny w Polsce. Tak zwany mały pałac przy dużym pałacu to jest naprawdę pikuś. To są ludzie, których można sprowadzić do haratania w gałę. Prawda? To są chłopcy w krótkich spodenkach. Prawdziwa polityka moim zdaniem rozgrywa się właśnie
w dużym pałacu. Jeśli spojrzymy na osoby, które tam są czy zatrudnione, czy w zapleczu tego pałacu, to naprawdę jest to bardzo ciekawe towarzystwo. Myślę, że wspomniane służby są tam reprezentowane. Jest tam reprezentowana była Unia Wolności, Unia Demokratyczna. Jeszcze bardzo ciekawi profesorowie, z jednej strony Tomasz Nałęcz, z drugiej Roman Kuźniar, a w zapleczu Instytut imienia Batorego. I myślę, że warto patrzeć, co się dzieje w związku z tym dużym pałacem, bo tam naprawdę się rozgrywa prawdziwa polska polityka. Ja tylko chciałem powiedzieć, że dla mnie taką wizytówką tego, co się tutaj dzieje, to jest to takie słynne zdjęcie, kiedy 10 kwietnia 2010 roku pan premier Tusk robi sobie żółwika z Putinem, to wszyscy to już znają. Natomiast tam jest jedna bardzo ciekawa postać, bo tłumaczem wtedy była żona pana generała Dukaczewskiego. Więc to jest też dla mnie taka rzecz dosyć interesująca, że naprawdę pan premier Rzeczypospolitej nie ma zupełnie nikogo innego, kto by znał dobrze rosyjski, mógł pojechać tłumaczyć. No. Także podczas rozmów z Barackiem Obamą, podczas jego wizyty w Warszawie. To spuentujmy tylko tak, że proszę nie traktować lokatora dużego pałacu jako poczciwego niezguły. Naprawdę proszę docenić tę postać i nie przesadzać. Jest tylko niezgułą, tak? I nie przesadzać, że to jest osoba, która sprawia wrażenie, jakby nie wiedziała, o co chodzi. To nie jest takie proste, to jest znakomita maska. Uczulam na to. Mówiliśmy o rzeczach, które są o pewnego typu trzymaniu, a teraz powiedzmy sobie o tym, co w minionym tygodniu też było istotne. O tym, co jest zawinione i co wynika z pewnej kompromitacji politycznej, dyplomatycznej, jak to nazwać. Nieobecność ministra Sikorskiego podczas tych rozmów dotyczących Ukrainy. Można oczywiście mówić, jak mówi MSZ, że nie była to oficjalna reprezentacja Unii. To było spotkanie z inicjatywy Niemiec. Laurent Fabius się tam wprosił, bo wiadomo, trzeba równoważyć. Polski nie było i można mówić, że to jest w gruncie rzeczy nieważne, bo co Polska mogła tam zrobić. Oczywiście Polska reprezentowana przez Radosława Sikorskiego z instrukcjami Donalda Tuska nic by nie mogła zrobić, bo nie wie, co zrobić po prostu. Nie wie, jak się zachować wobec Rosjan. I teksty, które dzisiaj się pojawiły, że przecież to dobrze, że nie było Sikorskiego, bo musiałby się zgodzić na to, co proponuje Ławrow ze Steinmeierem, to jest jakaś groteska po prostu. Niby dlaczego miałby się godzić? Mógłby się godzić wtedy, kiedy nie jest suwerenny w działaniach. Ale do czego to zmierza? To zmierza do przedstawienia. Napisałem dzisiaj taki tekst na portalu w Polityce, żeby postawić Sikorskiego i Tuska przed Trybunałem Stanu za rozbrojenie Polski po prostu. Trybunał Stanu jest wprawdzie parodią sprawiedliwości na poziomie rządzących, ale sam komunikat jest ważny dla ludzi, że nie odbywa się to bezkarnie. Dlaczego w skrócie napisałem, że to jest za rozbrojenie Polski? Otóż tarcza za prezydentury George'a Busha przy zmianie władzy w Białym Domu była możliwa do przeprowadzenia w takich krokach, które przeprowadzili na przykład Bułgarzy czy Rumunii. Natomiast Sikorski prowadził wówczas jakąś talejrandowską grę z Amerykanami, że on ich zmusi do daleko idących ustępstw, że właściwie oni tu oddadzą wszystko, co mogą i zrobią to, co on sobie życzy. Oczywiście oni nie mieli zamiaru go w ogóle słuchać, bo uważali go za nadętego aroganta, który im niepotrzebnie podskakuje. I on prowadząc tę grę zwlekał z wdrożeniem i cały rząd z de facto ratyfikacją tego traktatu o budowie tarczy antyrakietowej, przez co wszystko to jest wciąż w fazie wstępnej. Gdyby wówczas natychmiast to wszystko zrobiono, elementy tarczy już by w Polsce były. Już w Redzikowie byłyby elementy tarczy poprawiające bezpieczeństwo Polski.
Więc to jest jeden element tego rozbrojenia. Drugi element tego rozbrojenia to była koncepcja Lecha Kaczyńskiego, no dlatego jest tak zażarcie zwalczana, że była autorstwa Lecha Kaczyńskiego, stworzenia tak zwanego Sojuszu Północnego. Premier szwedzki Reinfeldt, ówczesny brytyjski premier Gordon Brown byli skłonni zawrzeć taki specjalny sojusz z Polską, który miał wzmacniać te państwa militarnie i być przeciwwagą wobec Rosji, która zagraża Skandynawii, a poprzez City także zagraża Wielkiej Brytanii. Elementem tego były kraje nadbałtyckie, które zostały doproszone do tego, żeby się poczuły bezpieczniej. Ten sojusz północny, który miał znacznie realniejsze możliwości niż wszystko inne, śmieszny trójkąt weimarski, czy nieistniejący, czy dekoracyjna grupa wyszehradzka, czy wszystko inne, nie miało takiego znaczenia, jak miałby ten sojusz północny, bo tam byli dwaj bardzo poważni gracze, czyli Brytyjczycy i Szwedzi, którzy naprawdę bardzo serio traktują kwestię obrony przed Rosją, suwerenności naszego regionu, bo to też dotyczy ich bezpośrednio. To zostało rozwalone i trzeci element tego rozwalenia to jest przyjęcie protektoratu niemieckiego. Protektorat się kojarzy oczywiście z protektoratem Czech i Moraw i z Heydrichem, ale używam celowo tego słowa protektorat, bo ten akt poddaństwa, który Sikorski wygłosił w 2012 roku w Berlinie, weźcie nas pod opiekę. Oni nas wzięli, poszedł w świat komunikat, że nie warto z Polską rozmawiać, bo to nie jest suwerenny podmiot polityki zagranicznej. W związku z tym tam, gdzie się coś dzieje, występują Niemcy jako Niemcy i jako reprezentant Polski, co jest groteskowe po prostu. Oczywiście, ale jest faktem. Wszyscy to przyjęli do wiadomości. W związku z tym nie jest tak, że to jest jakaś strasznie skomplikowana gra, w której chce się wyeliminować Sikorskiego, zrobić mu jakieś kuku, żeby nie został tam następcą pani Ashton, czy kimkolwiek, kim nie ma szans zostać oczywiście, bo nie czarujmy się, to są pobożne życzenia, tylko to jest wynikiem trzech fundamentalnych błędów polityki Tuska-Sikorskiego. W efekcie, przy wszystkich zapóźnieniach w reformowaniu czy w modernizowaniu armii, to się na korzyść zmieniło, muszę powiedzieć, mamy taką sytuację, że Polska de facto jest absolutnie bezbronna na agresję ze wschodu. Jest absolutnie bezbronna, z czego oni sobie zdają sprawę, bo oni sami siebie nie oszukują przecież. Oni nie mówią sobie, słuchajcie, my tu mamy te dywizje tam tych spadochroniarzy i tak dalej, zaraz zrobimy desant jak Otto Skorzenny ratujący Mussoliniego. Oczywiście oni się tak nie oszukują. Ale co to znaczy? To znaczy, że trzeba to wszystko dopiero zbudować, od tarczy poczynając, na obronie przeciwrakietowej i na dokończeniu tej modernizacji, na przywróceniu suwerenności Polski. Nie może być tak, że ci faceci nie będą za to odpowiadać po prostu, bo rozwalili cały system bezpieczeństwa Polski. Oni go rozwalili i mają za to odpowiedzieć choćby przed tym mało ważnym i niepoważnie traktowanym Trybunałem Stanu. A propos tarczy, to majstersztykiem propagandy sowieckiej było wytłumaczenie światu, że tarcza zagraża bezpieczeństwu Rosji. No. I wszyscy się z tym zgodzili, że tarcza antyrakietowa, obronna po prostu no, zagraża bezpieczeństwu Rosji. Okazuje się, że zagraża bezpieczeństwu Imperium Zła, które chce się posuwać coraz dalej. I myślę, że powinniśmy przede wszystkim, Staszek, porozmawiać o pogróżkach pod naszym adresem wyrażanych przez niejakiego Żyrinowskiego, bo można go traktować jako ruską wersję Niesiołowskiego czy Palikota, ale to jest jednak no, polityk, który jest w rosyjskiej dumie i kiedy teraz na Krym pojechał Władimir Putin i miał wygłosić bardzo ważne przemówienie, które było wygłaszane właśnie jakoś nie można było nic usłyszeć, no to właśnie Żyrinowski tam siedział w tym całym gremium najwyższych władz. Jeżeli on nam grozi trzecią wojną światową, grozi nam, że Polska zniknie, grozi także Prybałtyce, że ta Prybałtyka zniknie, to dziwię się, że ani Unia Europejska, ani Stany Zjednoczone nie zabierają na ten temat głosu, bo przecież to jednak czy my, czy Prybałtyka są jednak członkami Unii Europejskiej, są członkami NATO i w takiej sytuacji chyba jakaś odpowiedź by się przydała. Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, wezwał ambasadora Rosji, po czym nie został wygłoszony żaden komunikat. No.
i Radosław Sikorski stwierdził, że jednak to się jakimś tam echem w Rosji odbiło. Tylko nie wiadomo, czy się śmiali w głos, czy pod nosem. No. Tak naprawdę. No więc to, więc tutaj mamy do czynienia z pewną groteską oczywiście, natomiast to jest groteska niebezpieczna, bo jeżeli się pojawiają tak ewidentne pogróżki pod naszym adresem, no to wydaje mi się, że już powinno tu stacjonować chociaż 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Jedno zdanie, Ryszardzie. Władimir Żyrinowski nie jest nikim. On jest formalnie wiceszefem Dumy, których jest tam kilkunastu, ale ta cała jego partia... Znaczy, ja nie mówiłem, że on jest nikim. Nie, nie. Nie to, mówiłem, to, że właśnie jest dosyć jest ważną tubą Kremla. No. Ta jego partia to jest twór KGB po prostu. To jest stworzone wedle starych wzorów ochrony. To jest partia stworzona przez KGB do próbowania, jak dalece można się posunąć w różnych elementach polityki zagranicznej i wewnętrznej. I służby na świecie nie mają złudzeń. Także w Polsce, myślę, mimo że pełno tam jest matolstwa po WSI, to matolstwo nawet wie, że to jest głos Kremla badający, jak daleko Rosja może się posunąć. Jeśli takie pogróżki się pojawiają, to one są oficjalnym stanowiskiem, którego Rosja oficjalnie nie może powiedzieć ustami Ławrowa, czy Miedwiediewa, czy Putina. No to dobrze, to dlaczego my nie mamy żadnego oficjalnego stanowiska na oficjalne stanowisko Kremla? No? Że chcą nas zmieść z powierzchni tam globu i te kraje bałtyckie też. No jakieś stanowisko chyba też powinno być zajęte. Bo łatwiej jest powiedzieć nie słuchajcie wariata, niż zrobić cokolwiek. A propos Żyrinowskiego, ja napisałem taki tekst ostatnio, że to jest taki palikot trochę, bo pamiętacie państwo, palikot mówił w Polsce rzeczy, będąc jeszcze na pasku Platformy, czy też będąc, mówiąc ładniej, może związany z Platformą, mówił rzeczy, których nie chciał, nie mógł powiedzieć Donald Tusk i taką rolę może palikot do dzisiaj pełni, jeśli chodzi o zagospodarowanie lewej strony sceny politycznej. A może takim dzisiaj Żyrinowskim polskiej polityki jest Stefan Niesiołowski, który właśnie mówi zawsze więcej niż może powiedzieć Platforma. Ja bym jeszcze jedną rzecz podkreślił, myślę, że symboliczną dosyć. W momencie, kiedy to się tak zgrało, może przypadkowo, a może nie. Wtedy, kiedy Putin wysłał pierwszy taki już potężny kontyngent swojego wojska, nie mówię o tym białym konwoju tak zwanym, tylko po prostu sprzęt wojskowy na Ukrainę, no w Warszawie trwało święto Wojska Polskiego, prawda? I pokaz, wielki pokaz siły naszej armii, prawda? I możemy sobie porównać te dwie sytuacje. Tam rzeczywiście na Ukrainie był pokaz realnej siły, prawda? U nas to było stroszenie się w piórka i śmiem twierdzić, zgadzam się ze Staszkiem, że Platforma rozbroiła niestety Polskę i tego nie zastąpią żadne manifestacje na w Alejach Ujazdowskich. A jeszcze przypomnę, mówiliśmy o tym też przed spotkaniem, na pewien rozdźwięk między uroczystościami dzisiejszymi, a tymi, które organizował świętej pamięci Lech Kaczyński. I jak to było potraktowane przez ówczesne media, że to jest, prawda, jakiś karykaturalny militaryzm, prawda, komu to służy, sztandarowy argument, ile to kosztuje, prawda, że po co tak się napinać, przecież nic z tego nie wynika. Komorowski zrobił dokładnie to samo, tylko chyba tego sprzętu było mniej w tym roku niż... Tylko gorzej, jak wszystko. Tylko było jeszcze gorzej, więc Polska jest po prostu bezbronna, a no, musimy się oprócz wsłuchiwania w Żyrinowskiego, w głos nie tylko naszych władz, które też właśnie tę wajchę przestawiły. Najpierw mówiły, że Polska jest super bezpieczna i to mówili wszyscy. To mówił Tusk, mówił Komorowski, mówił szef BBN-u Stanisław Kozień. Dzisiaj mówią zupełnie co innego. Dzisiaj wszyscy, a chyba najdalej poszedł Stanisław Kozień, stwierdził, że Polsce może grozić nawet wojskowa interwencja. Ale mało tego, prawda? Wskazują na to zachodni analitycy. Taki Edward Lucas mówi, że interwencja zbrojna nie jest wykluczona, prawda? Putin może pójść dalej, może pójść na kraje bałtyckie, ale może też
chcieć dojść pod Warszawę. I wtedy zapewne nie będzie tak jak w 20 roku. Wtedy się obroniliśmy, bo mieliśmy zupełnie inną Polskę. Mieliśmy Polskę w budowie, takiej prawdziwej budowie, nie z plakatów Platformy Obywatelskiej, ale mieliśmy ducha narodowego, mieliśmy polskiego ducha. Prawda? Ci ludzie chcieli bronić naszej ojczyzny. Czy dzisiaj, hipotetycznie rozważając takie zagrożenie, czy bylibyśmy w stanie zatrzymać, już może nie bolszewików, prawda, ale Rosjan na linii Wisły, no śmiem wątpić, czy to by się udało. Prawda? No jednak te spustoszenia po komunizmie zrobiły swoje, a przede wszystkim propaganda, która cały czas odwraca kota ogonem i mówi, że mimo wszystko ten Putin nie jest taki zły i powinniśmy się z nim dogadywać. Więc ja myślę, że znowu jest nam potrzebna po prostu zmiana władzy w Polsce, bo bez tego szeregu punktów się nie uda zrealizować. Nie da się również odtworzyć polskiej armii. No tak, ale w tak szybko dziejącym się świecie, kiedy te wydarzenia naprawdę są coraz bardziej groźne, no przecież na Ukrainie jest normalna, regularna wojna. Mnie się wydaje, że nawet media też to pokazują troszeczkę, no nie do końca prawdziwie to, co tam się dzieje, bo to korespondent opowie i tak dalej. Zresztą no może to nie jest nawet wskazane, żeby pokazywać te okropieństwa, ale myślę, że tam się więcej dzieje, niż do nas dociera. No i w tej sytuacji, kiedy u nas się tak spokojnie czeka, no to najpierw zrobimy sobie wybory samorządowe, to może ktoś tam wygra, a za rok będą parlamentarne, kiedy mamy właśnie no, to, co tutaj przedmówcy podnosili, że mamy właśnie władze, które nas rozbroiły. I my teraz z tymi władzami, które nas rozbroiły, będziemy spokojnie, przepraszam za kolokwializm, bujać się jeszcze przez rok, aż się dobujamy do nie wiadomo czego. No i to jest takie jakieś, no pewnie, że trudno tu nawoływać do rewolucji, ale ja dzisiaj też pisałem artykuł do W Polityce i tam napisałem, że jest bolesny krach polityki zagranicznej Tuska, Komorowskiego i Sikorskiego. Przepraszam mojego kolegę Malinę, Andrzeja Sikorskiego za przejęzyczenie i Sikorskiego. No, po prostu, że oni może w zamian za bezkarność podaliby się do dymisji. Amnestia? No, amnestia jakąś dla nich zrobić i po prostu, żeby... No to jedyne, co jeszcze mogą dla Polski zrobić, to po prostu oddać władzę. No, tak naprawdę. Chyba, że tej władzy nie mogą oddać, bo mają na nich takie różne haki, że muszą się na tym stanowisku trzymać już dożywotnio. No. Także tu właśnie to martwi u nas nawet to też postawa PiS-u, bo PiS też do tego podchodzi tak wszystko, jak jest kanikuła i nie mamy co tu specjalnie teraz działać, bo będą kiedyś wybory, kiedyś będą następne i może wtedy coś się zmieni. No, ja uważam, że w tym systemie medialnym, który u nas jest, kiedy między 19 a 20 w mediach nie ma żadnej wolności, tam jest po prostu wtedy normalny przykaz, bo no, tak to można sięgnąć do gazety innej, do jakiegoś tam portalu, natomiast dla większości ludzi, którzy korzystają z telewizji, u nas nie ma żadnej wolności słowa, no, bo to jest po prostu normalny przekaz, taki jaki powinien być wbity do głowy i on jest skutecznie wbijany do głowy i tutaj według mnie w tej formie, która jest tak zwanej demokracji, nie ma możliwości, żeby PiS doszedł do władzy. No, takiej możliwości w ramach tej demokracji rusko-serwerowej, jak to już tutaj mówiłem, to nie ma takiej możliwości. I teraz czekanie na nie wiadomo co. Słucham? No wie pan, Republika jest, ja doceniam bardzo Republikę, natomiast no, ona nie dociera aż do takich mas, do jakich docierają te wszystkie, jak to się nazywa, te mainstreamowe media, chociaż akurat ta nazwa mi ciężko przechodzi w stosunku do tych no, szmatławych mediów przez usta, więc to no, Republika oczywiście, no tak jak mówię, no, są, jest w sieci, jest do rzeczy, jest Gazeta Polska, no są różne miejsca, gdzie jest przekazywana prawda, natomiast większość tych naszych mediów jest po jednej stronie, jest tubą propagandową w WSI czy jakichś tam innych instytucji, które starają się z nas zniewolić. I teraz, tak jak mówię, w tej płonącej Europie, bo ta Europa płonie, przy tych zagrożeniach, czekanie takie spokojne na te wybory, no to wygląda jakoś tak zupełnie bezradnie. No. Powinniśmy kończyć. Powinniśmy kończyć, więc zaproponuję rozwiązanie pozytywne, które jest w zasadzie rozwiązaniem z Dmowskiego, co może Państwa zdziwić. To znaczy... Proponuję w
wtórną czy ponowną polityzację Polaków, ponieważ przez ostatnie lata Polacy stali zdepolityzowani, ponieważ obrzydzono im politykę, że to są afery, ustawki, że wybory o niczym nie decydują i ludzie uważają, że uczestniczenie w polityce nie ma żadnego sensu, łykają tę papkę telewizyjno-medialną i żyją w przekonaniu, że polityką nie warto się zajmować. Otóż warto i tylko repolityzacja Polaków jako masy spowoduje, że nie będzie chodzić 40-30% do wyborów, a co najmniej 60% i wówczas coś się zmieni, ponieważ jeśli będzie nadal postępował ten proces depolityzacji, to zostanie wąska grupa, która będzie oddawać władzę kolesiom i to będzie proces quasi-demokratyczny. Znaczy, jeśli ja uważam, że to, co trzeba zrobić, to trzeba przede wszystkim tłumaczyć. Aktywność obywatelska. Nie, tłumaczyć platformersom i tak zwanym lemmingom, że oni nie popierają w tej chwili żadnej partii politycznej, tylko popierają ludzi, którzy niszczą Polskę. To trzeba jasno powiedzieć. I nie myślę, żeby sami ci zwolennicy... Nie myślę, nie, może mała szansa, ale to jest... Może to jest mała szansa, ale to jest chyba jedyna droga, żeby cokolwiek próbować zmienić. Józef zaraz nas zabije, więc ja kończę. Można zrobić, ponieważ wiele procesów jest nieprzewidywalnych i może być taka tendencja, że wystarczy jeden jakiś element, jeden niekoniecznie zapalny, mobilizujący na przykład, który spowoduje, że to wszystko zostanie zdmuchnięte jak płomień świeczki. Także nie bądźmy fatalistami, ponieważ nastroje społeczne są takie, że wystarczy jakaś pozytywna iskra, która to wszystko może zmienić i nie w postaci rewolucji, chociaż wielu by temu przyklasnęło i temu, żeby drzewa były ozdobione inaczej niż zwykle są. To znaczy ja do rewolucji nie wzywam, także tutaj nie wiem, czy chodziło ci o mnie w tej wypowiedzi, więc ja się po czymś takim nie podpisuję. Ja bym tylko dodał jeszcze jeden element, tak na koniec już rozumiem, żeby może na poważnie się zająć, to nie jest mój pomysł, zapożyczony od profesora Marka Chodakiewicza, żeby tworzyć obronę terytorialną. Nie możemy teraz liczyć na nasze wojsko, którego niestety nie ma. Mówi się, że 100 tysięcy, ja nie za bardzo wierzę w to, że nie wiem, gdzie to 100 tysięcy jest. W 1939 roku mieliśmy około 300 tysięcy i to już jest po prostu plama, prawda? Że dopuścić do takiej sytuacji, żebyśmy taki regres, jeśli chodzi o naszą armię, mieli. Ale twórzmy obronę terytorialną. Rzeczywiście jest masę środowisk niepodległościowych, patriotycznych, młodzieżowych. Są grupy kibicowskie, są grupy strzeleckie. Prawda? Ja myślę, że to musi być obywatelski ruch i to jest jedyna możliwość realnej obrony państwa w przypadku zagrożenia. Dziękujemy bardzo państwu. Ja bardzo dziękuję. Zanim ogłoszę przerwę, to coś powiem na ten temat. Wyślę państwu tekst, który jest pewną propozycją zmiany takiej właśnie polityzacji poprzez aktywizację społeczną, ale poprzez zajmowanie się swoimi sprawami. Nie państwowymi, bo do tego jest bardzo daleko dla większości ludzi, ale zanim oni się mogą zacząć zajmować sprawami państwowymi, dobrze byłoby, żeby zajęli się sprawami swojej rodziny, potem swojego domu, swojego osiedla, swojego miasta. Jak na razie i tym się nie zajmują. Więc trzeba chyba zacząć od dołu, tylko kłopot jest taki, że nie mamy czasu w ogóle. I punkt drugi. Proszę pomyśleć o czymś, o czym PiS nam nie mówi, na przykład, że po wyborach samorządowych, jakie by one nie były, PiS będzie miał 20 albo 40% polskiego samorządu. Wójtów, starostów, może województwa, może sejmiki, może marszałków. Pewnie przegra w dużych miastach, ale i to nie jest pewne. Pytanie, co PiS zrobi z tym imperium samorządowym, które będzie pisowskie. Tam, gdzie wygraje PiS, tam, gdzie wygrają sojusznicy PiSu. To jest trudne imperium, bo ono jest sieciowe, ono jest rozproszone, ono jest na różnych szczeblach. Ale na przykład, kto organizuje i odpowiada za wybory? Wójt. Kto ustawia komisję?
wójt. Więc jeżeli będziemy mieli swoich wójtów, powiedzmy 30-40%, to oni już są w stanie pokazać inną organizację tych wyborów. Tylko trzeba mieć strategię na to. Pytanie, czy PiS ją ma. I pytanie, czy możemy PiS zmusić do tego, żeby taką strategię i przygotował, i coś o niej powiedział. Więc coś da się zrobić, tylko pytanie jest o nacisk od dołu. Nie tylko na rząd, na koalicję, ale i na nasze partie, na naszą opozycję.